Dzień dobry Państwu. Przedmiotem mojego wykładu będzie patriotyzm w myśli Józefa Tischnera. Wykład ten będzie się składał z następujących części. W pierwszej przedstawię podstawowe informacje biograficzne, w drugiej fenomen patriotyzmu w myśli Tischnera, następnie przedstawię jego koncepcję etyki solidarności, a w kolejnej części przedstawię relacje pomiędzy patriotyzmem i uniwersalizmem i ten wykład zakończy się podsumowaniem. Józef Tischner urodził się 12 marca 1931 roku w Nowym Sączu. W latach 1950-1955 studiował na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego i w Wyższym Seminarium Duchownym Archidiecezji Krakowskiej. W 1955 roku otrzymał święcenia kapłańskie. Dwa lata później, w 1957 roku, rozpoczął studia na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie pod kierunkiem Romana Ingardena w 1959 roku przygotował i obronił pracę magisterską, zaś w 1963 roku obronił doktorat pod tytułem Ja transcendentalne w filozofii Edmunda Husserla. W 1974 roku na podstawie książki Studia z teorii świadomości otrzymał stopień doktora habilitowanego w Akademii Teologii Katolickiej. W 1970 roku opublikował artykuł Schyłek chrześcijaństwa tomistycznego, w którym skrytykował dominację tomizmu w polskiej filozofii katolickiej. Sam rozwijał fenomenologię i filozofię dialogu. W wydanej w 1979 roku pracy Polski kształt dialogu, pomyślany jako polemika z książką Adama Michnika Kościół, Lewica, Dialog, krytykował marksizm oraz wyrosły z niego rewizjonizm. W październiku 1980 roku podczas mszy na Wawelu wygłosił kazanie dla przywódców Solidarności. Kazanie to zapoczątkowało jego działalność publiczną. Było ono wstępem do serii felietonów publikowanych w Tygodniku Powszechnym i wydanych pod wspólnym tytułem Etyka Solidarności. Ta książka wyszła w 1981 roku. Wskutek tego zwrócił on na siebie uwagę Służby Bezpieczeństwa, która zaczęła rozpracowywać jego osobę. W książce Kryptonim Klan Służba Bezpieczeństwa wobec Solidarności w Gdańsku, tom drugi Krajowy Zjazd Delegatów, na stronie 283 można znaleźć następującą informację. W latach 1980-1983 rozpracowywany przez Wydział IV Komendy Wojewódzkiej MO w Krakowie w ramach sprawy operacyjnego rozpoznania kryptonim Leo. 27 lipca 1983 roku zarejestrowany przez Departament IV MSW w kategorii kandydat, a następnie kontakt operacyjny. Od 13 października 1988 roku konsultant. Został wyrejestrowany 30 stycznia 1990 roku. Koniec cytatu. Nie wnikając w detale, Służba Bezpieczeństwa wśród osobowych źródeł informacji odróżniała tajnego współpracownika od kontaktu operacyjnego. Zarejestrowanie kogoś przez SB jako kontaktu operacyjnego nie musiało wiązać się ze świadomością danej osoby, że jest ona w taki sposób postrzegana przez SB. Nie musiało i na ogół nie towarzyszyło temu wyrażenie pisemnej zgody na współpracę z Służbą Bezpieczeństwa. Częstym zjawiskiem było spotykanie się z racji pełnionych funkcji, na przykład bycie dyrektorem, dziekanem, kierownikiem, z funkcjonariuszami SB, którzy przedstawiali się jako pracownicy Urzędu Spraw Wewnętrznych i nie informowali swoich rozmówców o formalnym aspekcie odbywanych spotkań.
Dopiero odnalezienie, jeżeli nie zostały zniszczone, i zapoznanie się z dokumentami relacjonującymi prowadzony przez SB dialog operacyjny pozwoli rzucić światło na charakter tych kontaktów. W latach 80. XX wieku Tischner był prezesem Wiedeńskiego Instytutu Nauk o Człowieku, dziekanem Wydziału Filozoficznego Papieskiej Akademii Teologicznej i sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Po wyborach prezydenckich 1990 roku stał się znany z określenia terminem Homo Sovieticus wyborców stana tymińskiego. W latach 90. XX wieku był członkiem Rady Programowej Unii Wolności. Zmarł 28 czerwca 2000 roku w Krakowie. W swojej prelekcji oprę się na następujących pracach Tischnera, mianowicie na Etyce Solidarności, Polskim Młynie i książce Polska jest ojczyzną. Tischner charakteryzuje patriotyzm za pomocą pojęć narodu i ojczyzny. Uznawał je za blisko znaczne, lecz nie za tożsame. Cytuję. Nasz naród jest naszą ojczyzną, ale ojczyzna to coś więcej niż naród. Nie każdy znajduje ojczyznę w narodzie, z którego pochodzi. Polskie słowo ojczyzna pochodzi od słowa ojciec i od słowa ojcowizna. Ojczyzna ma w sobie coś ojcowskiego. Nie chodzi tu o pustą metaforę. Jesteśmy potomkami, jesteśmy synami i córkami, jesteśmy dziećmi ojczyzny. Jakim słowem wyrazić ową więź, która łączy ludzi i czyni ich dziećmi tej samej ojczyzny? Tischner fenomen posiadania wspólnej ojczyzny opisywał za pomocą pary pojęć – wzajemność versus wymiana. Przedmiotem wymiany są najczęściej rzeczy, które są wobec nas czymś zewnętrznym i nie prowadzą do zmiany naszej tożsamości. Tymczasem wzajemność prowadzi do przekształcenia naszej tożsamości. Tischner odwoływał się do przykładów z życia rodzinnego. Cytuję. Ojciec jest ojcem dzięki matce, a matka matką dzieci dzięki ojcu. Obydwoje są rodzicami dzięki dziecku. Tam, gdzie jest wzajemność, każdy może powiedzieć: jestem sobą dzięki tobie. Relacje społeczne oparte na wzajemności są zarazem relacjami opartymi na wolności. Ponieważ zakładają dokonywanie wyboru przez jednostkę, zawierają wymiar etyczny, pisał Tischner. Rodzimy się jako członkowie narodu, ale ojczyznę zawsze jakoś wybieramy sobie. I ona nas wybiera, jeśli jej dobrze służymy. W tym przypadku oparte na zasadzie wzajemności posiadanie ojczyzny gwarantuje duchową samodzielność i wolność. Jednakże relacje pomiędzy jednostką a wspólnotą układać się mogą w różny sposób i dojść może do konfliktu. Tischner odróżniał sprzeciw wobec wspólnoty od jej zdrady. Sprzeciw jest aktem niezgody wobec aktualnego stanu ojczyzny, w imię jakiejś wyidealizowanej jej wizji, możliwej do zrealizowania w przyszłości. Relacje wzajemności zachodzić mogą pomiędzy jednostką a ojczyzną, narodem zamieszkującym ziemię ojczystą, kulturą czy historią. Relacje tego typu prowadzą do ukształtowania poczucia odpowiedzialności za wspólnotę narodową, za jej chwalebne czyny i występki dokonywane w przeszłości i teraźniejszości. W przypadku tych ostatnich potrzebne jest wyznanie winy, albowiem, jak zauważał Tischner, nie jest wolny człowiek, który nie potrafi przyznać się do winy. Nie jest wolny naród, który nie potrafi wysłuchać wyznania winy i uczynić takiego wyznania. Nic tak nie krępuje wolności, jak wina nienazwana i niewyznana. Wybór ojczyzny jest również wyborem jej historii, którą chce się kontynuować. W ten sposób narodowa przeszłość staje się częścią naszej tożsamości. Pisał Tischner, cytuję. Wybór własnej historii oznacza, że pewne wydarzenia odsuwamy na plan dalszy. Inne stawiamy sobie w sposób szczególny przed oczy,
jako jakiś wzór. Ma to ogromne znaczenie. Nawiązując do historii, człowiek ma udział w godności tych, których dzieło kontynuuje. Czyje dzieło chce kontynuować dziś polskie sumienie? Zadawał pytanie. Według Tischnera cnoty sprawdzone na polu bitwy, pisał to w latach 80. ubiegłego wieku, mają być dziś mniej przydatne od cnót potrzebnych w czasach pokoju. Cytuję. Nie umniejszając w niczym odwagi Chrobrych czy Sobieskich, przykłady ich zbrojnych dokonań idą w cień. Na pierwszy plan wysuwają się rzecznicy spraw ducha. Wspominamy dzieło Pawła Włodkowica, który na soborze w Konstancji broni zasad prawa międzynarodowego przeciwko roszczeniom krzyżackim. Wspominamy odwagę myśli Mikołaja Kopernika, teorię ładu społecznego Andrzeja Frycza Modrzewskiego, dzieło Komisji Edukacji Narodowej, dzieło poetów romantycznych, teoretyków wiedzy o życiu społecznym, twórców ruchu ludowego. W swojej antropologii Tischner przyjmował, że człowiek jest istotą obdarzoną sumieniem, które stanowi naturalny zmysł etyczny, wcześniejszy i niezależny od rozmaitych systemów i teorii etycznych. Człowiek ma zatem obowiązek ćwiczyć swoje sumienie, lecz może on ten obowiązek zaniedbać i zagłuszyć w sobie głos sumienia. Wtedy będzie niezdolny do budowy solidarności z innymi ludźmi i głuchy na głos Boga, który przemawia poprzez ludzkie sumienie. Ćwiczenie sumienia odbywa się w dążeniu do prawdy, które stwarza możliwość dialogu. Dialog ten musi spełniać pewne warunki zaakceptowane przez obie strony. Cytuję. Ani ja, ani ty nie jesteśmy w stanie poznać prawdy o sobie, jeśli pozostaniemy w oddaleniu od siebie, zamknięci w ścianach naszych lęków. Lecz musimy spojrzeć na siebie niejako z zewnątrz, ja twoimi, a ty moimi oczami. Musimy porównać w rozmowie nasze widoki i dopiero w ten sposób jesteśmy w stanie odpowiedzieć na pytanie, jak z nami naprawdę jest. Rozmowa, podkreślał Tischner, nie powinna być wzajemną wymianą ciosów, lecz drogą do wspólnych przekonań. Aby do tego doszło, dialogujące strony muszą uznać, że każda z nich ma choć trochę racji. W Polsce w latach 1980-81 możliwość zapoczątkowania takiego dialogu stwarzał ruch Solidarności, który nie był ani pojęciem, ani gotową teorią, lecz ideą. Według Tischnera pojęcia dają się łatwo zdefiniować, a idee, cytuję, zawsze pozostają trochę nieokreślone. One są raczej wzorami rzeczy niż wyrazem ich faktycznego stanu. Solidarność jest dla nas czymś do odwzorowania, czymś, co określa się w miarę urzeczywistnienia i co wciąż musimy definiować na nowo. W tischnerowskiej wizji Solidarność była przede wszystkim poruszeniem ludzkich sumień, a solidarność oznaczała bycie solidarnym w jakimś wspólnym dialogu. Podjęcie takiego dialogu wymaga, aby ludzie wyszli z kryjówek, zbliżyli się do siebie, rozpoczęli wymianę zdań. Początek dialogu, wyjście z kryjówki jest już dużym wydarzeniem. Trzeba się wychylić, przekroczyć próg, wyciągnąć rękę, znaleźć wspólne miejsce rozmowy. Tak rozumiany dialog zmienia perspektywę poznawczą i przekształca świadomość społeczną rozmawiających osób. Cytuję. Pełna prawda jest owocem wspólnych doświadczeń, twoich o mnie, a moich o tobie. Wspólne poglądy są owocem przemiany punktów widzenia. Stąd dialog. Dialog rzetelny, pojęty nie tylko jako sposób zachowania się ludzi, ale jako konieczny środek osiągnięcia prawdy społecznej. Metaforę dialogu wykorzystywał Tischner w swoich analizach ludzkiej pracy, która była dla niego szczególną formą rozmowy. W jej trakcie ludzie wymieniają między sobą nie słowa, lecz wytwory swojego trudu. Cytuję. Rozmowa pracy ma szeroki zasięg. Zauważmy, rolę przygotowali praojcowie.
kosę robotnicy, chleb upiekł piekarz, a nasycił się nim poeta. Podejmując pracę, włączam się w dyskurs, który trwał już wtedy, gdy mnie na świecie nie było. Jestem ogniwem między przeszłością a przyszłością. Jestem dziedzicem pracy. Jestem również ogniwem w teraźniejszości między tym, którzy wydobywali rudę, a tymi, którzy kupują chleb. Zakładana w tischnerowskiej koncepcji patriotyzmu wizja społeczeństwa zbliżona jest do ideałów społecznych komunitarianizmu. Jednym z problemów tego nurtu myśli społecznej jest przezwyciężenie opozycji uniwersalizm-partykularyzm. Opozycja ta była rozważana również przez Tischnera, który już w latach 80. ubiegłego wieku dostrzegał problem ujednolicania kultur narodowych przez globalizację. To, co jest partykularne, argumentować mieli według Tischnera ówcześni rzecznicy globalizacji, nie może być zarazem czymś uniwersalnym. Tymczasem Tischner opowiadał się za symbiozą uniwersalizmu i partykularyzmu. Takim przykładem był fenomen filozofii narodowych. Cytuję. Wydawałoby się, że na tak abstrakcyjnym poziomie, na jakim obraca się myślenie filozoficzne, znikają różnice między Niemcami, Francuzami, Polakami. Ostatecznie wszyscy czytamy te same dzieła klasyków i za pomocą podobnych słów podstawowych poruszamy te same problemy fundamentalne. Tymczasem jest inaczej. Zjawisko filozofii narodowych, to znaczy filozofii naznaczonych rodzimą tradycją, wcale nie zanika, a nawet się utwierdza. Jeśli tak jest w filozofii, co dopiero mówić o innych dziedzinach kultury? Tischner dodawał, że pierwiastki uniwersalistyczne i partykularne układają się w trudną do rozdzielenia całość. Zdaniem Tischnera w przypadku polskiej kultury elementem gwarantującym jej uniwersalizm jest myśl Jana Pawła II, cytuję. Wybierając dziś ojczyznę, wybieramy również ten punkt widzenia na Polskę. Nie o to chodzi, że w Polsce wszyscy mają być odtąd katolikami. Nie o to. Wiara jest łaską, a wolność podstawowym prawem człowieka. Chodzi o to, że jest w papieżu coś, co każdy może przyjąć. Co? Właśnie ów punkt widzenia na Polskę. Punkt widzenia, z którego widać nasz kraj na tle jedynych w swoim rodzaju krajobrazów historii. Mając przed sobą taki sam krajobraz dziejów, łatwiej widzimy, co w dziejach trwa, a co przemija. Dlatego łatwiej nam stanąć przy tym, co trwa. Problem relacji pomiędzy tym, co jest uniwersalne, a tym, co partykularne, nie został jednak poddany w myśli Tischnera systematycznej refleksji, a jego uwagi rozsiane są w tekstach o popularnym charakterze. Warto zauważyć, że tischnerowska koncepcja patriotyzmu rozwijana w latach 80. ubiegłego wieku wykazuje znaczne podobieństwo do filozofii społecznej komunitarianizmu. Decydują o tym nie tylko pewne wspólne wątki tematyczne, takie jak dostrzeganie wpływu dziedzictwa historycznego, afirmacja wspólnotowości i analiza etycznych podstaw trwania wspólnoty narodowej, lecz również sposób ich opisu. O tym podobieństwie zadecydowało nie tylko świadomie odwoływanie się przez Tischnera do prac autorów utożsamianych z komunitarianizmem, lecz sam przedmiot badań, czyli solidarność, skłaniająca do wyboru podobnych narzędzi interpretacyjnych i wątków tematycznych. Tutaj na slajdzie możecie Państwo zobaczyć podstawowe dzieła o filozofii Tischnera. Jedno z nich nosi tytuł Solidarność znaczy więź. W tej książce jest mowa o filozofii społecznej Tischnera, zaś książka z czarną okładką mówi nam o antropologii tischnerowskiej. Z kolei w książce Pośrodku, w drugim tomie filozofii społecznej jest obszerny artykuł, który traktuje zarówno o antropologii Tischnera, jak i o jego filozofii społecznej. Dziękuję bardzo za uwagę.